Witam serdecznie, Kamil Koczwara, Jurand jest za kamerą, albo się pojawi, nie pojawi się. Nie, nie pojawi się, wstydzi się. Jurand się wstydzi dzisiaj. Dzisiaj będziemy mówić o szerokości chwytu wyciskaniu w odniesieniu do biomechaniki, no bo teraz znowu, czyli dla kogoś jest lepsze, gorsze, absolutnie mnie to dzisiaj nie będzie interesowało, to nie jest jakby konkurs życzeń, tylko co ma być najzdrowsze dla osób, które chcą wyciskać długowiecznie, no i pewnie dzięki temu robić jak największy wynik, czyli nie wzmacnianie się w swojej mocnej kompensacji, tylko co zrobić, żeby wyciskać zdrowo i dużo. To będziemy to korelowali raz chociażby z szerokością chwytu, no i będziemy mieli najczęstszą sytuację dla naszego odwiecznego pytania, czy wyciskać szeroko, czy wyciskać wąsko. Szeroko, najszerszy chwyt, jakim jesteśmy w stanie łapać na zawodach trójbojowych, to 81 cm, czyli jeżeli mamy sztangę Leico lub sztangi podobne, które mają podobną specyfikację, to jest na palec wskazujący, tutaj będzie nam odmierzał 81 cm. Lub wszystko, co będzie. Więc chwytem wąski będzie każdy jeden chwyt, który jest węższy od waszego startowego. Tak to będziemy nazywać. Więc teraz, tak żeby to, czego absolutnie nie chcemy robić, to będzie taki efekt, który możecie zauważyć albo przy zatopieniu sztangi, aczkolwiek nie musi on występować. Czyli to, czego chcemy unikać, to jest wysuwanie barku do przodu, jak przy opuszczeniu, czyli tutaj znowu. Sam bark znajduje się w pozycji przeprostu i tego rzeczywiście nie chcielibyśmy robić. No bo tutaj będzie istniało bardzo duże prawdopodobieństwo naderwania głowy długiej bicepsa. Pamiętamy, że głowa długa bicepsa jest odpowiedzialna za przywiedzenie kości ramiennej, nie za jej zginanie. I drugie to będzie naderwanie klatki piersiowej, co w większości wyciskaczy, jak wiemy albo nie wiemy, jest najczęstszą kontuzją, czyli przy tym szerokim chwycie. Jak zauważycie, jedyny rekord, jaki został zrobiony wszechczasów, znowu za 100 pierwszych wyników Open Powerlifting, to jest Kirill Saryciev, który wycisnął 335 kg. Możemy znowu uznać, że Kirill Saryciev jest w ujęciu statystycznym błędem grubym, który po prostu wyszedł, bo jest mega przesilnym gościem i po prostu jemu się udało to przetrwać. Znowu można debagować, jak dopasowalibyśmy jego trening na jego najsilniejsze ustawienie, ale już pewnie nigdy się tego nie dowiemy, ponieważ Kirill już pewnie startować nie będzie, ponieważ przyszedł na swoją emeryturę sportową. Więc jednak jak skupiamy się dla osób, chociażby, które wycisnęły ponad 300 kg, to Kirill jest jedynym, który wyciskał szeroko. I teraz jeżeli mówimy o tym braku nadrywania się albo zmniejszenie samego tego prawdopodobieństwa, mówimy, że im będziemy łapali wężej, tym znowu odwiedzenie horyzontalne, czyli to, za co jest odpowiedzialny mięsień piersiowy w głównej mierze, będzie oczywiście zniwelowane. Więc teraz jeszcze raz pokażę, jak będzie wyglądała technika wyciskania, łapiąc na szeroko na 81 cm. Czyli w głównej mierze to będzie uciekający łokieć do środka. Jeżeli popatrzymy na to od góry, łokieć do środka najczęściej będzie spowodowany samą nadaktywnością. Możemy to nazwać tak, że w głównej mierze będzie to robił triceps i najszerszy grzbietu, a sama grupa retraktorów nie będzie aktywna. Czyli to będzie z tego bardziej powstawało takie jam press w szerokim rozstawie, samo utrzymywanie tego łokcia po sztangu, czyli tak zwanego rozciągania sztangi, będzie bardzo problematyczny dla stożka rotatorów, no bo ten stożek rotatorów to chyba by musiał mieć serio ze stali, żeby wyciskać 300 kg. Tak jak mówię, Kirill to dokonał, gratuluję, aczkolwiek nie każdy z nas jest Kirillem Saryciev. Więc przechodzimy dalej do pokazania techniki. To mamy, tak? Oczywiście nie starałem się pokazywać błędów, że ten łokieć będzie wysuwał mi się bardzo mocno do środka, aczkolwiek tak jak mówię, im szerszy kąt, jeżeli
mamy pomiędzy samym przedramieniem a ramieniem. Będzie on szedł w stronę kąta rozwartego, czyli zawsze rozpoczynamy naukę techniki wyciskania od kąta prostego i później czy go będziemy poszerzać czy zwężać, zależy od wszelkich raz preferencji zawodnika, dwa jednak najlepiej skorzystać z jego mocnych stron. Więc idąc dalej, żeby dobrać już dalej tę tak naprawdę optymalną technikę i coś, co będzie nas utrzymywało w dobrej kondycji obręczy parkowej, można chociażby użyć samego akcelerometru, tak jak zrobimy to teraz, czyli jak będę łapał w węższym chwycie, dla mnie ja mam rozstaw samych wyrostków barkowych na 81 cm, więc znowu zachowywanie 1,5 raza odległości, tak będą podawały badania, że jest to u większości najsilniejszy chwyt do wyciskania. Znowu można się z tym nie zgadzać, patrząc na 100 pierwszych wyników na Open Powerlifting, ale ten będzie uznawany raz, że za najsilniejszy, a dwa za najbardziej bezpieczny, jeżeli chodzi o wyciskanie, tak żeby bark właśnie nigdy nie szedł do przeprostu, a więc warunkiem numer dwa będzie, że dla większości naszej populacji chwyt nie przekraczającego małego palca na ring. Więc teraz Paweł jeszcze nagraj proszę samą tą prędkość tangi, jak ta będzie? Oczywiście. Jesteśmy w wyciskaniu szerokim, prawda? Tak, teraz mamy wyciskanie szeroko. Dobra, i teraz mamy tak, jak jest mój chwyt startowy. Nie wiem, co tam weszło, aczkolwiek oczywiście robiłem to z tą samą intencją. Wiadomo, że jest to pomiar obarczony jakąkolwiek problematyką tego, że nie ma tutaj nałożonego ciężaru, ale jednak prędkość nigdy nas nie będzie oszukiwała, więc możecie to testować u siebie i zobaczyć, czy rzeczywiście to, co odczuwacie, jest zgodne z tym, co pokazuje wam chociażby tak prosty pomiar. Dobra, pomyśleliśmy jeszcze, że dogramy do poprzedniego odcinka, że możemy jeszcze testami mięśniowymi sprawdzić faktycznie, co działa, a co nie, jak wyciskam szeroko, dla kogoś takiego jak ja, czyli T-Rexa też. Dobra, i wąsko. Dobra, lecimy. Dawaj, tylko musi być szybko. Będzie szybko. Nie gieba. Dobra, jest 81 cm, jest szeroko. Dobra, jedziemy. I no, 1,39 jest najwyższy pomiar. O kurde. Ty, za dużo już po wyciskaniu. Dobra, jedziemy. No, zęba. Trzyma. Jest, no to teraz panie. Ale prosta ręka, ty nie uszukaj nikogo z tego. Daj wygrać. No weź. Piersiowy. No piersiowy. No, to teraz robimy wąskie. No czyli Paweł nawet jest w jakiejś dziwnej protrakcji swojej, no bo zadziałał ładnie zębatym, przeciążył piersiowy i nie działa mu najszerszy grzbiet. Czworobocznym oczywiście nie w sumie. Dobra, leci. Dobra, no dalej. Szybko ty, weź się skup na tym, bo mi pod tę teorię pasowało. 1,53. No dobra, szybciej. Dobra. Wziął, powyciskał. Dobra, prosta ręka. Idziemy, mocno. Super. Prosta ręka, mocno. Mam cię. Dobra, to samo. Jeszcze. A, no, jeszcze dobrze. Dobra, prosta ręka. Idziemy, mocno. No, czyli tak jak mamy tutaj, widzimy też w testach nerwowo-mięśniowych, że raz, że działa nam całość obręczy barkowej. Sprawdziłem oczywiście tylko te główne mięśnie, które odpowiadają za depresję łopatki oraz
sam piersiowy, czy jest aktywny. Jak widzieliście przy wyciskaniu szerokim, no ponoć będzie to dużo lepsze odwiedzenie horyzontalne. Według wszystkich badań wszystko super, no ale teraz jeżeli sprawdzamy to w warunkach in vitro, no to jednak nie będzie nam działało. Czyli wyciskanie w węższym chwycie, czyli tak jak mamy to, żeby bark nie szedł nam do przeprostu. Przy większym ciężarze oczywiście zawsze ta kontrola będzie dużo cięższa. Stożek rotatorów będzie musiał wykonać dużo większą pracę, więc najczęściej podżebieniowy będzie przeciążony. No i takiego czegoś oczywiście nie chcemy robić. Mamy to oczywiście zmierzone jeszcze na akcelerometrze, czyli większa prędkość, używamy więcej mięśni obręczy barkowej, nic, tylko robić. Do zobaczenia w następnym odcinku.